Szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. W budowie Kościoła możemy rozróżnić trzy części, które symbolizują trzy etapy rozwoju duchowego chrześcijanina. Kruchta, jak już wspomniałem w poprzednich odcinkach, jest miejscem pokuty, nawracania się, odkrywania Chrystusa, a więc miejscem dla grzeszników bądź katechumenów. Natomiast część główna Kościoła, a więc nawa, czyli korpus tej świątyni, jest miejscem dla ludzi, którzy już uwierzyli w Chrystusa, którzy przyjęli chrzest, a więc są dziećmi Bożymi. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że przestrzeń nawy głównej do XVI wieku była całkowicie pusta. Dopiero w dobie reformacji w naszych kościołach zaczynały się pojawiać ławki. Natomiast prezbiterium symbolizuje miejsce zjednoczenia człowieka z Bogiem, swoistej komunii. Tak więc rozwój człowieka prowadzący od jego nawrócenia przez oświecenie prowadzi do świętości, czyli zjednoczenia się z Bogiem. Dzięki Wam bardzo za poświęcony dla mnie czas na obejrzenie tego vloga. Tradycyjnie zapraszam Was do lajkowania i subskrybowania oraz do komentowania poszczególnych odcinków. Szczęść Boże i do zobaczenia!